Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Miało być święto piłkarskie, a był becz bez udziału publiczności, ale za to w asyście policji i ochrony. Derbowe spotkanie pomiędzy Wisłą Strumień a cukrownikiem Hybie mogli zobaczyć jedynie porządkowi członkowie zarządu oraz przedstawiciele mediów. Nieliczni kibice obserwowali mecz spoza ogrodzenia boiska. Panowie, co sądzicie o tym, że mecz jest bez kibiców, że odbyła się bez kibiców? Do 70 dochodzi, ale takie rzeczy, co się teraz dzieją, no to jeszcze nie miałem w życiu możliwości, a jeszcze derby. Jak w zoo. Czuje się pan jak przestępca? No tak, no tak, jesteśmy jak przestępcy, bo stoimy za płotem. A nie chcemy coś mówić, chcemy kibicować jak normalnie ludzie z godnością i szacunkiem. Dla obu drużyn był to mecz o przysłowiowe 6 punktów. Tym razem lepsi okazali się zawodnicy z cukrownika, którzy zdobyli bramkę po rzucie karnym, który skutecznie wyegzekwował w 28 minucie Witold Wawrzyczek. Cukrownik wygrywając powiększył przewagę nad Wisłą do 5 punktów i jest coraz bliżej utrzymania w lidze. Panie trenerze, debiut, jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? Świetny wynik, mecz derbowy, mecz walki. Wywozimy z trudnego terenu 3 punkty, także nisko się cieszyć. Pierwsza połowa toczona w szybkim tempie, bez klarownych sytuacji bramkowych. Nasz karny wykorzystany po faulu na Danielu Poloczku. W drugiej połowie graliśmy od 65 minuty w 10. Miejscowa drużyna zepchnęła nas do defensywy. Przez jakieś 15 minut było bardzo ciężko. Później straty się, szanse się wyrównały po 10. Następnie Strumień dostał 9. I stworzyliśmy kolejne kilka sytuacji. Myślę, że w przekroju całego meczu jednak nasze zwycięstwo jest zasłużone. Szkoda tylko, że zabrakło kibiców, no trudno. Oczywiście, ale to już są sprawy pozasportowe, które nas nie dotyczą, my na to nie mamy wpływu po prostu. To jest już, to się wyżej rozgrywa. Znaczy, byłem szczerze, że z przebiegu meczu nie uważam, żebyśmy zasłużyli na tą porażkę, no ale niestety taka jest piłka. Niewykorzystane sytuacje, jak to stare porzekadło piłkarskie mówi, się mszczą. Gdyby Rejbicz, Zyzak troszeczkę zimnej krwi wykazali, myślę, że wynik byłby zupełnie inny. No ale cóż, za tydzień spotykamy się ponownie. Myślę, że wyciągniemy wnioski i będzie o niebo lepiej. Zabrakło kibiców, troszkę szkoda, bo gra się chyba dla kibiców, prawda? No to jest, proszę pana, ja uważam, że przede wszystkim gra się dla kibiców. Bardzo nad tym ubolewam, bo uważam, że jak na derby to mecz był w miarę ciekawy. No ale cóż zrobić, zarząd podjął taką decyzję, no trzeba to uszanować, ja w to nie wnikam. Być może Wisła zdobędzie swoje pierwsze punkty w kolejnym spotkaniu, a będzie nim pojedynek nie z kim innym, jak właśnie z cukrownikiem w Chybiu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Lose.